Dobiegły końca kolejne dwie ważne inwestycje na drogach powiatu dzierżoniowskiego. Nowe nawierzchnie zyskały drogi Dobrocin-Roztocznik i Uliczno-Słupice. Dobrocin, trzeba przyznać, że ostatnio ma dobry czas dla Dobrocina nastał, bo sporo dróg wokół tej miejscowości jest zrealizowanych. Ta droga, przy której jesteśmy, jest realizowana w dwóch etapach. W ubiegłym roku pierwszy etap został zrealizowany na odcinku kilometra. Jest to droga z Dobrocina do Roztocznika. Natomiast mieliśmy złożony wniosek na całość i w tym roku udało się pozyskać właśnie kolejne środki. To jest około 370 tysięcy złotych i praktycznie połączyliśmy Dobrocin z Roztocznikiem. Dodam, że wcześniej pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 400 tysięcy na drogę z Uciechowa do Dobrocina. Także można powiedzieć, że w Dobrocinie pozostał ostatni odcinek w kierunku na Dzierżoniów i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości również ten odcinek zostanie zrealizowany. Drugi etap drogi został zmodernizowany na odcinku ponad 1 kilometra, a w ramach jego remontu wykonano nową, wzmocnioną nawierzchnię oraz pobocza. Ta droga była bardzo zniszczona. Z jednej strony podczas gwałtownych opadów trochę ją wypłukało, ale też i stanowiła drogę objazdową podczas remontu drogi wojewódzkiej 384. Znamienne jest to, że do tej drogi, jak pozyskujemy środki, to dokładamy swoich zaledwie 20%, 80% są to pieniądze państwa. Także cieszymy się bardzo. Kolejny odcinek, blisko 2,5 km drogi, otrzymał nową nawierzchnię. Większość prac udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom z budżetu państwa w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Chciałbym też dodać, że w ramach tych środków, które pozyskujemy od państwa, od wojewody, sporo środków przeznaczanych jest na mosty. Te mosty zawsze robione były jako takie w ostatnim momencie, kiedy już były nadwyrężone. W tej chwili mamy przyjętą strategię realizacji mostów. Podzielone są na kategorie według pilności. W tym roku również dostaliśmy promesę na 160 tysięcy złotych na realizację mostu w Pieszyce Kamionki. Jest to zadanie, które kosztuje około 200 tysięcy złotych. Niezależnie od tego, środki właśnie na usuwanie skutków klęsk otrzymujemy i na inne, że tak powiem, zadania. W ubiegłym roku realizowaliśmy 3 mosty, w sumie kilkaset tysięcy na ten cel zostało przeznaczonych, ale w tym roku już został zrealizowany 400-metrowy odcinek w Ulicznie, to jest koło Słupic. To zadanie też bardzo, ta droga była bardzo mocno nadwyrężona przez opady, przez wody spływające. Tam jest taki odcinek spadzisty, który powodował, że droga w tym miejscu uległa poważnemu zniszczeniu. Zostało to zrealizowane. Koszt zadania, czyli 116 tysięcy uzyskaliśmy, my dołożymy 20%. Też cieszymy się z tego powodu. Mam nadzieję, że wnioski, które jeszcze mieliśmy składane na inne mosty, znajdą swoje, że tak powiem, swoją realizację w najbliższej przyszłości. Dzięki skutecznie pozyskanym środkom zewnętrznym przez starostwo, nowo oddane inwestycje kosztowały powiat jedynie 20% wartości.